Witam serdecznie w naszym nowym cyklu Atlasu Grzybów, gdzie szybko prezentujemy sylwetkę pojedynczego grzyba. Dziś czasznica olbrzymia. Jak widać, czasznica olbrzymia to niezwykły grzyb o potężnych rozmiarach. I jak również widać, czasami może mieć dość ciekawe kształty. Fascynuje od wieków. To największy w Polsce przedstawiciel purchawkowatych. Tak, purchawka. Ale poczekaj, zanim osądzisz. Po raz pierwszy gatunek ten został opisany przez słynnego przyrodnika Augusta Johanna Bacha w 1786 roku, ale wzbudzał już zainteresowanie dużo wcześniej. Znana niegdyś jako purchawka olbrzymia albo purchawica olbrzymia. A skąd obecna nazwa czasznica? Chyba nie trudno się domyślić po kształcie i kolorze. Chociaż jak widać, są takie czasznice, które przypominają raczej mózg niż czaszkę. Jasne, kuliste owocniki czasznicy rosną pojedynczo lub w grupach na łąkach, pastwiskach, trawnikach, parkach, a nawet wysypiskach śmieci. Lubi gleby kwaśne, bogate w azot. Można ją znaleźć głównie w Europie i Ameryce Północnej, a także na odległych kontynentach i krajach takich jak Tajwan i Nowa Zelandia. W Czechach odnaleziono egzemplarz o obwodzie przekraczającym 2 metry i masie aż 20 kg. Czy czasznica jest jadalna? Uwaga, czasznica olbrzymia, jak wspomniałem, to po prostu ogromna purchawka. Należy do rodziny purchawkowatych i może purchawki źle nam się kojarzą, może z dzieciństwa, z postaci, która wydmuchuje zarodniki, ale większość purchawek w postaci białej jest zwarta, mięsista, jadalna i co najważniejsze, smaczna. Czasznica olbrzymia jeszcze 10 lat temu była chroniona, ale obecnie spokojnie możemy ją zbierać i są ku temu ważne powody, bo czasznica to skarbnica wartości odżywczych. Jest niskokaloryczna, ale bogata w łatwo przyswajalne białka, błonnik pokarmowy w postaci beta-glukanów, witaminy z grupy B, potas, miedź, fosfor, selen i jod. Zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe, zwłaszcza korzystny kwas linolowy, który wspiera układ immunologiczny, działa przeciwmiażdżycowo i redukuje powstawanie tkanki tłuszczowej. Niezwykłą cechą czasznicy jest zawartość kalwacyny, substancji wykazującej działanie bakteriobójcze. Potwierdzono też badaniami, że kalwacyna daje nam skuteczne wsparcie w zwalczaniu komórek nowotworowych, szczególnie w przypadku raka piersi. Ale też i obecnie mówi się o wsparciu leczenia raka płuc. W kuchni czasznicę można wykorzystywać na wiele sposobów. Młode owocniki świetnie nadają się do przyrządzania sznycelków lub pizzy, a starsze można wykorzystywać do grzybowego sosu. Większość miłośników czasznicy po prostu smaży na patelni pokrojone cienkie plasterki, dowolnie doprawione lub w panierce. Warto też spróbować smakowitego carpaccio z czasznicy lub dodać ją do francuskiej sałatki. Uwaga, upewnijmy się jednak, że po przekrojeniu czasznica jest biała, bo ciemne lub żółtawe odcienie w środku świadczą, że tworzą się już zarodniki i wtedy nie jest już smaczna. Jak widać, czasznica olbrzymia to nie tylko potężny, ale i wyjątkowy grzyb o świetnym smaku, wyjątkowej, nieco piankowatej teksturze i niezwykłych wprost właściwościach odżywczych. Zdecydowanie warto ją odkryć i wykorzystać w kuchni. A więc rozglądajmy się na polanach za białymi wielkimi kulami. Czasem nawet w dość osobliwym kształcie. Do usłyszenia. Aha, jeszcze jedno. Ciekawi mnie bardzo, czy gdyby w waszym ogródku wyrosła czasznica, to spróbowalibyście czy nie? Zostawiam w komentarzu dwie przypięte odpowiedzi dla was do wyboru. Do usłyszenia.